coraz wyżej. Tyle mamy za nami. Tam na samiutkim dole zaczynaliśmy. Spotkaliśmy spinaczy z Francji. A i teraz idziemy w górę. Cała zachodnia flanka swojej okazałości. O, tyle mamy za sobą. Wchodziliśmy takimi zaczkami. Teraz musimy odbić na tamte skały, najbardziej do lewej strony, ale to chyba będziemy pruć do przodu po tym śniegu. No i później, żeby się tam wejść na tą grań. No i tam już czeka nas kopuła szczytowa. Więc tu podejście, zobaczymy jeszcze jakim wariantem pójdziemy. Tam widzimy jakieś liny. Jest tu dużo rzeczy, no musimy obrać jakąś strategię, która będzie najrozsądniejsza jak na te warunki. Pogoda no jest prześliczna, aczkolwiek jest za ciepło i ten śnieg dość mocno topnieje i to nie ułatwia. Wolałbym, żeby był taki lekko zmrożony, ale jest świetnie, jak widzicie, nic tylko się cieszyć, kurczę, że mogę być w takich widokach. Nie? No nic, wchodzimy wyżej. Kolega, który szedł ze mną, podjął decyzję, że się wycofuje. Ja chyba dalej jeszcze spróbuję. No, podejdę tam do kopczyka, zobaczę co tam, jak to wygląda dalej i podejmę tam decyzję, ok? To jeszcze 10 metrów, ale może będzie odwrót, zobaczę. Co? Podejmuję decyzję o wycofie. Te warunki są chujowe. Nie ma co. Lepiej się wycofać, zejść na dół i żyć, niż nie żyć. Smutno mi. Kolejne nieudane wejście w tym roku. Nie można lekceważyć tej góry. Nie. Macie jeszcze widok na widoki. Mensch, Jungfrau. A ja spierdalam stąd, kurwa. Szkoda, nie ma co ryzykować, uciekam. Szkoda. No ale to, że tu mogę się wspinać i ten... To jest góra, z którą trzeba mieć do niej szacunek i to kurewski. I to jest ta decyzja, którą podejmuję, że wycofuję się. Schodzenie idzie nawet w miarę. Natomiast już się obrywają takie płaty śniegu, dość sporawe. Nie wiem, z metr na 30. I pod nogą się obrywają. Bardzo dobra decyzja, bo jest 15 za 20, a ja jestem już coraz to niżej, tak? Już tam praktycznie dojść do tego biwaku, co jest, i zejść tam po linach, może jakieś zjazdy porobię, bo przez lodowiec to raczej bym nie szedł, jak tak to wszystko wygląda, ale warto tu było przyjechać. Trzeba mieć niestety szacunek do tej góry. To jest potwór, który nie wybacza błędów. I bardzo się cieszę, że coś mną drgnęło i jednak taką, a nie inną decyzję podjąłem. Ale jest tu pięknie. Bardzo się cieszę z tego dnia wspinaczki w sumie całego. Tak to wygląda. Żyć nie umierać. No i niech to w sumie będzie nauka dla was, że góra nie ucieknie, ona tu dalej będzie. Ja po prostu przybędę tutaj w dogodniejszych warunkach, raczej już nie w tym roku, bo fundusze wyjazdowe na razie się skończyły. Muszę odłożyć sobie, ale będzie ok. Jest tu przecudownie. Nie, nawet dla mnie dalej to do mnie nie dociera, że tutaj jestem, że to, że się nie udało wejść, że się wspinają na tej zachodniej flance, że widziałem tą północną ścianę, że pod nią spałem, że dzisiaj będę spał. To są takie emocje dla mnie, że coś pięknego. No a ja schodzę powoli w dół. Myślę, że to ekscytujące za bardzo dla was nie będzie, ale coś tam jeszcze wam nagram na pewno, żeby ten odcinek był fajny z tego wyjazdu do Szwajcarii. No.
Okej! Nie! Widzisz, Adusiu? No już się przydał od ciebie na wyprawie na Eiger. Robię drugiego repa, żeby było po prostu, jak to mówią, zjazdy są najbardziej niebezpieczne. Jestem już kurwa na dole prawie. Odpuściłem górę. Muszę być żywy. To co zjeżdżaliśmy jest jedna wielka fontanna. Wszystko, ten cały śnieg, który tam został osadzony, zlatuje tędy, no i innymi żlebami.
ta droga powinna być sucha, z tego co mi jest wiadomo. Normalnie jest zabezpieczona linami, żeby się po niej chodzić. Jak jest teraz, ciężko myślę, jak jest taka pogoda. Więc nic, zjechaliśmy i pas jazdy się udało zrobić. No i co, będziemy schodzić. Z 2017, więc godzina jest taka okej, okay, żeby jeszcze odpocząć, coś porobić, może naładować rzeczy panelem od Gold Zero, to jest spoko pomysł. I powiedzmy, że jesteśmy prawie w domu. Fajne wyjście w górę. Można zaliczyć do naprawdę udanych. Nie zawsze trzeba wejść na szczyt grunt, żeby się dobrze bawić, a ja to właśnie robię. Ale chodzi tam. Uwielbiam krowy. A tu jest tak dużo tych krówek. Ale fajnie. Dobra. Chyba mogę iść jeszcze sprawdzać, czy nic tutaj nie zostawiłem z moich rzeczy. Ale nie. Dobra. Jest 19:30. Idę w kierunku miejsca po prostu tego, co spałem, bo mi się tam spodobało bardzo. I tam sobie zanocujemy jeszcze i dzisiaj. Krówka. Krówki są super. Nie mogę się doczekać, aż będę miał swoją. Jeszcze z pół godzinki drogi. Myślę, może nawet mniej, a może więcej. Tego nikt nie wie. Ja też tego nie wiem. I co? I rozbijemy obóz. Gotowanko, jedzonko, herbatka. Niam, niam, niam. Uzupełnianie zapasów po tym bardzo intensywnym dniu. No to niestety, tak jak wiecie, wejście na Eiger zachodnią flanką się nie udało, ale to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja tu spędziłem piękną przygodę. No a tak jest w Alpach. A w Alpach tak zauważyłem w szczególności, że bardziej trzeba się pilnować i więcej rzeczy po prostu brać pod uwagę, więcej czynników i je po prostu rozważać niż w jakichś górach niższych, na przykład Tatrach. Ale to jest tylko moje spostrzeżenie. I niech każdy po prostu sobie wyrobi swoje i nie gropi co chce. Wycisnąłem z tej góry, myślę, tyle, ile ona mi dała i pozwoliła, żeby to było bezpiecznie. I wycisnąłem, myślę, że maksa. A krówki mnie śledzą. Mam wrażenie, że żyję tak jakby to była gra komputerowa, a nie prawda. Coś pięknego. Nic, widzimy się na moim obozowisku. Nowy dzień. Znowu piękna pogoda. No już powoli się pakuję, bo dzisiaj o 23:00 z Brna mam pociąg, autokar powrotny przez Pragę do Łodzi. No ale znowu widoki dzisiaj są naprawdę przecudowne. Eigerek nasz, który nie pozwolił się zdobyć. Jest cieplutko. Naprawdę. Pogoda jest naprawdę zacna. Chyba coś mnie spaliło, tak coś widzę. Tutaj szyi. Tutaj nie posmarowałem. Tam sobie suszę śpiwór i płachtę. Tak wietrze. Czapeczka mi się suszy na drogę. Też jest wybrana. Rękawiczki się suszą. Tu plecaczek. Tu jeszcze jedzonko i herbatka. No i rzeczy. Panel ładuje mi telefon. Nadszedł ten czas, że trzeba opić tą wyprawę, która się udała jak najbardziej. Co prawda to było na szczyt, więc a szczytu nie było, więc zostało, więc trzeba na zakończenie tej zacnej wyprawy pod północną ścianą Eigeru znieść toast, że wszystko poszło bardzo dobrze, po mojej myśli. Nic się nikomu nie stało. Zdrówko!
O. Na 3970 metrach smakowałoby o wiele lepiej. Ale nie chce mi się tego taskać z powrotem do domu. Wasze zdrowie. Ja już spakowany do samego końca. Plecak jest spakowany. Tu mam kijek. Tutaj właśnie spałem. Muszę sobie zapisać współrzędne geograficzne tego miejsca, bo jest przezajebiste. Nawet dwie osoby tu mogą spać. Tak mi się wydaje. Czas w drogę. Ruszam dalej w dół. Jest godzina 13. Tak jak mówiłem, że pewnie wyruszę koło 13. Jeszcze musicie popatrzeć na tą piękną górę. Przepiękne. Spędziłem tutaj 3 dni. Chyba tak. Dwie noce. Dwie noce i tę spinaczkę. Naprawdę. Teraz to chyba do mnie powoli wszystko dociera. Jak stąd powoli muszę się ewakuować. Niesamowite uczucie. Zeszedłem do Grimbenwaldu. Idę jakimiś wąskimi uliczkami i szukam magnesów. Jest okropnie. Spociłem się jak świnia, ale znajdę je na pewno. Temperatura jest okropna. Chyba, że wcześniej padnę, no to nie znajdę. Magnesy kupione, udało się. Wystarczyło wejść w sumie do centrum i tam już było sporo tych sklepów z magnesami. Ale przed chwilą zjadłem jeszcze kurczaczka z Rożnapu. Ja dojechałem do Bern. Byłem w sklepie, kupiłem piwka, 2. Będę miał do wypicia. A teraz zmierzam w kierunku już tego odjazdu busów, autokarów. Jest za 5:20. O 22:55 mam autokar do Pragi. No i właśnie sobie powolutku na niego zmierzam. Na spokojnie, nie jadę autobusem. Zaoszczędzę 12 zł. Tylko przejdę się po prostu na nogach. Jestem troszeczkę zmęczony, trochę to słoneczko mi dowaliło, ale jest fajnie. Za jakieś pół godzinki powinienem tam być, więc na spokojnie.